9 stopni na termometrach, a więc jeżeli mielibyśmy pomyśleć o tym, że rozbierzemy się do samych kąpielówek, to raczej pewnie nie na długo. Ale dzisiaj plaża miejska w Łomży została opanowana przez morsy, panie i panów. A sądząc po rejestracjach, rozglądając się, to nie są same morsy z Łomży. Zapraszamy na rozpoczęcie sezonu morsowego w Łomży. Skąd przyjechaliście i dlaczego? My przyjechaliśmy akurat z Ełku, przedstawiciele, dlaczego? Ja pochodzę z Łomży, urodziłem się tu, mieszkałem, no i wracam na stare korzenie, odwiedzić. Witamy. Jak długo morsujecie? Ja 3 lata. Polecamy wszystkim kąpiel, polecamy wszystkim zdrowie, jakie przynosi. Co jeszcze można powiedzieć? Nastrój, zabawa, pozytywna energia i czekamy na mróz. Czekamy na mróz, tak. Mi się wydaje, że nieważne, czy jest zimno, czy ciepło, ale każdy dzień jest wyjątkowy. Czekamy chyba bardziej na tą pogodę mroźną, bo wtedy wiadomo, to morsowanie jest takie inne, gdzie wtedy ta energia rozpiera, wtedy ta temperatura też pozytywnie na nas działa, także jest super. Przyjechaliśmy z Grajewa, jesteśmy grupą morsy Grajewo, przyjechało nas gdzieś 7 osób w tej chwili. I dlaczego akurat do Łomży? No po prostu to jest pierwszy klub, w którym zaczęliśmy przyjeżdżać, żeby spotkać, morsować. To nasi przyjaciele. Po prostu ludzie pozytywnie zakręceni, lubiący to samo co my. No i po prostu się odwiedzamy, jedni do drugich. Oni przyjadą do nas, my jedziemy do nich. No. Co fajnego jest w morsowaniu? Tak po prostu adrenalina. Wejście do wody i później te endorfiny. Nikt tego nie widział, jak to działa, jak to wygląda. Ale właśnie te szczęście takie niewidoczne po prostu, no i te skutki wyjścia z wody po, jak ta krew, te ciśnienie, to wszystko, to jest zajebiste po prostu. To będzie mój pierwszy raz. Nosiłem się już z tym od zeszłego roku, żeby spróbować. Moi znajomi mnie do tego namawiali, podobno bardzo korzystnie wpływa na zdrowie, morsowanie. No i wreszcie się przekonałem, za chwilę mój debiut. No to chyba dobrze, że akurat temperatura jest w okolicach 9 stopni, a nie na przykład minus 5. No myślę tak, że jak na pierwszy raz warunki są akurat, myślę, że to będzie dobra rozgrzewka na przyszłość. No ale myślę, że na minutka dzisiaj absolutnie w takiej zimnej, lodowatej prawie że wodzie w zupełności wystarczy. To zachęcam pobiegać. I zachęcam wszystkich, dołączajcie do klubu morsów Łomża. Przy morsowaniu w piance. Bardzo ciepło, nie narzekamy na zimno. Rozumiem, że względy bezpieczeństwa muszą być zachowane, ale morsi to chyba doświadczeni pływacy. Znaczy tak, doświadczeni są na pewno, ale przy tej ilości osób poprosili nas o pomoc, więc jako WOPR i wspólnie z grupą Skuba Maniak zabezpieczamy strony wody, bezpieczeństwo ich. Czy w grudniu bądź też w styczniu zdecydujesz się zdjąć piankę i zamorsować razem z nimi? W styczniu pewno spróbuję. Jak pierwsze wrażenia po wejściu z wody? Super! Jak nowonarodzony! W sumie to nie mogę sobie wymyślić lepszej aktywności niż morsowanie o tej porze roku przynajmniej. Jogging odpada, wszystkie inne wymięka, morsowanie to najlepsza opcja, jaka pozostała. Super woda, gorąca. No niestety trochę aura jest taka wiosenna, nie zimowa. Ale jest super. Ja jestem dość ciepło ubrany, temperatura jest dość wysoka jak dla morsów, ale mimo wszystko, gdy patrzy się na nich, dostaje się gęsiej skórki. Sezon morsowy w Łomży został otwarty, więc teraz należy życzyć im jak najszybszych mrozów i śniegu. Chociaż tak mówiąc szczerze, niech ta wiosna jesienią trwa jak najdłużej, no i niech zima też przyjdzie jak najpóźniej. Oby święta Bożego Narodzenia były mroźne i ze śniegiem. Tego sobie życzmy, a póki co popatrzmy jeszcze na te chwile radości i te endorfiny, które panują w nich.